A teraz przywitamy panią Paulinę Małą, która jest fryzjerką z zakładu Be Beauty i dzisiaj będzie przygotowywała stylizację dla naszej modelki. Pani Paulino, co dzisiaj pani nam zaproponuje? Znaczy tak, myślę, że dziewczyna ma bardzo dużo włosów, są to włosy podatne, więc bardzo fajnie możemy wykorzystać to do fryzury, które są teraz modne, jeżeli chodzi o objętość, wysokość fryzur, żeby była pokazana fryzura. Też musimy bardzo zwracać uwagę na urodę, jeżeli dziewczyna ma wypełnione policzki, więc bardzo fajnie możemy pościągnąć tą fryzurę, żeby ona nie była zmniejszona. Jeżeli na przykład dziewczyna miałaby mocny makijaż, wtedy byśmy sobie nie mogli pozwolić na tak ogromną i bogatą fryzurę, ze względu na to, że nie możemy przedobrzyć też tego. Także warto zawsze zwracać uwagę na to, czy sukienka jest też bogata, czy jest skromna, żeby ta fryzura dodatkowo nam ubarwiała tą całą postać, jeżeli miała też szpacić, nie? Rozumiem. A jeśli chodzi o kobiety, co one generalnie wybierają na imprezy sylwestrowe? Czy najczęściej koncentrują się na włosach rozpuszczonych, tradycyjnych, czy jednak wolą opięcia? To znaczy podział jest różny. Wiadomo, że kobiety, które mają już troszeczkę pełniejszą, czyli są bardziej starsze, generalnie wybierają fryzury, które nas odmładzają, które dodają lekkości, są bardziej romantyczne, delikatne. Na koki to też bardziej decydują się kobiety z klasyką, które mają delikatną urodę, to też kok zawsze delikatnie nam dodaje lat, więc zawsze musimy z tymi kokami uważać. Mhm. Czy jeśli chodzi o imprezy balowe, myśli pani, że wymagane jest jednak upięcie włosów? Generalnie tą tendencją jest upięcie włosów. Są to fryzury osi, koki, tak jak mówiłam wcześniej, fryzury retro, barokowe, dużo fal, warkoczy, więc możemy naprawdę się bawić tymi fryzurami. Mhm. A jeśli chodzi o kolor, czy są jakieś tendencje tego roku, jeśli chodzi o koloryzację sylwestrową? Tego roku koloryzacja jest bardzo mieszana. Bardzo modna jest koloryzacja Ambra High, czyli odrosty delikatnie ciemniejsze, końce delikatnie jaśniejsze. Możemy się też bawić kolorami tak jak u mnie, czyli kolorować końcówki na czerwienie, na miedzie. To trzeba generalnie dobierać indywidualnie do klienta. Rozumiem. Ja zawsze się tak zastanawiałam, tak? Że jak się idzie do fryzjera, tak mi się wydawało, że rozpoczyna się po prostu od mycia, a pani tutaj mówi, że to trzeba popatrzeć na klientkę. Generalnie zawsze trzeba ocenić, jaka klientka ma włosy, czy ona lubi z tymi włosami pracować, czy też lubi nosić naturalne fryzury, czy poświęca dużo tej fryzurze czasu, to też jest ważne, bo wiadomo, że jeżeli ktoś chodzi raz na jakiś czas do fryzjera, to nie zaproponuje mu koloryzacji Ambre High z tego względu, że szybko będzie widoczny odrost i ta fryzura po czasie zrobi niechlujna. Więc wtedy będziemy dobierać już bardziej kolor naturalny do jej naturalnego włosa. Czy zanim pani przejdzie do rzeczy, to tak naprawdę jeszcze najważniejsza jest diagnostyka, dokładnie. Doradzić klientce, ocenić to, co ona lubi i wtedy można przejść do pracy. A ja mam jeszcze takie pytanie. Co mamy dla panów? Co panowie wybierają na imprezy sylwestrowe? Panowie generalnie bardzo teraz wracają do klasyki lat 70., 80. Są to fryzury asymetryczne z przedziałkiem, podgolone od dołu, ładnie wycieniowane. Modniejsza fryzura. Dużo też jest zaczesań do tyłu, typu Elvis Presley. Także naprawdę jak najbardziej klasycznie. Żadnych, odchodzimy od brokatów, żadnych wyżelowanych, mocnych fryzur. Im bardziej naturalnie, tym lepiej. Mnie jeszcze interesuje jedna rzecz. Czy w przeciągu ostatnich kilku lat nastąpił jakiś wzrost mężczyzn, którzy pojawiają się u fryzury właśnie przed jakimiś większymi okazjami? Coraz częściej mężczyźni bardzo dbają o włosy, o fryzurę, z tego względu, że to jest najważniejsza rzecz, która się narzuca pierwsza. Zawsze jest dobrze zmatowiona cera, którą tutaj na pewno podkreśli kosmetyczka, fryzura, no i mężczyzna jest zazwyczaj ubrany klasycznie. Jest to jeansy, ewentualnie jakiś t-shirt czy garnitur, więc fryzura jest do tego bardzo ważna. Jasne. Co na to panowie? Panowie, musimy się na to wszystko godzić, żeby się podobać pani. No właśnie, właśnie. Jasne. Dobrze, to może w tej chwili przejdziemy teraz do pani Anny Wróblewskiej, która będzie się zajmowała dzisiaj makijażem. Pani Asiu, co za to powiem, że to nasza modelka? Już to poszło z mikrofonem? Tak. Nasza modelka ma dosyć małe oczy, więc myślę, że ważne będzie, żeby mówiąc powiekę, cieniami wychodzić poza zewnętrzny kącik oka. Absolutnie nie używać kredek w środku, ponieważ jeszcze dodatkowo zmniejszy oko, malować po zewnętrznych kącikach i ma oko mocno podkreślone, myślę, że w dosyć wyraźnej kolorystyce, żywej, takie jak teraz są modne, może trochę brokatu. Jeśli chodzi tak o kości policzkowe, to jeśli będziemy mieć mocno podkreślone oczy, to kości policzkowe już muszą być trochę mniej zaznaczone, żeby nam nie odwracały uwagi po prostu od oczu. Tak samo usta. Ważne, żeby usta też były dopełnieniem makijażu oczu.
Więc myślę, że wybierzemy kolorystykę odpowiadającą, pamiętając o tym, że to jest noc sylwestrowa, więc powinniśmy błyszczeć, więc dużo brokatowych cieni, kredek błyszczących. A ja mam jeszcze takie pytanie o komfort twarzy. Co zrobić, żeby przed tą nocą sylwestrową faktycznie czuć się dobrze, tak żeby też nie była obłuchnięta, żeby była dobrze przygotowana do tego, żeby przyjąć na sobie makijaż? Przede wszystkim ważne jest, żeby kobieta była wyspana, bo nawet najlepszy makijaż nie zatuszuje nam. Jak będziemy mieć mocne worki pod oczami, sińce damy radę zatuszować, jednak worki no już gorzej. Więc ważne jest, żeby być dobrze bardzo dobrze wyspany. Jeśli chodzi o zabiegi w salonach, to warto się wybrać do salonu na jakiś zabieg nawilżający z 2-3 dni przed sylwestrem, bądź jakiś masaż odprężający, masaż twarzy, bądź całego ciała relaksujący. Też dobrze jest, jeśli ma kobieta problem z opuchniętymi oczami, drenaż limfatyczny zrobić, ponieważ on zapobiega sytuacjom obrzękowym. Wtedy jesteśmy w stanie, jeśli 2-3 razy wykonamy taki drenaż, to wtedy ta opuchlizna na pewno zejdzie. Super. Czy zdarzyło się Pani w całej Pani pracy zawodowej malować mężczyzn? Nie, jednak nie miałam mężczyzn do malowania. Jeśli chodzi o mężczyzn, no to głównie chcą, żeby górna powieka była trochę bardziej zarysowana i linia rzęs. Tak. A co jeśli chodzi o taką trwałą koloryzację, nie wiem, brwi na przykład henną, czy kobiety teraz coraz częściej się decydują o coś takiego, czy jednak ta tendencja spada? Tak, jak najbardziej henna jest teraz bardzo popularna, ponieważ jest powrót do lat 60., 70., kiedy kobiety naprawdę mocno podkreślały swoje brwi i także powiekę górną i czerwone usta. Więc to jest jak najbardziej modne. Jeśli chodzi o hennę, to jak najbardziej. Dużo kobiet aż chce mieć mocno zarysowany właśnie łuk brwiowy, bo wiadomo, że wtedy bardzo ładnie podkreśla nam oko. Wiadomo, że makijaż będzie ładnie wyglądał, jeśli brwi nie są dobrze zrobione. Jasne. Trzeba pamiętać o brwiach. Czyli brwi jednak są bardzo, bardzo istotne. A jeszcze moje jedno pytanie dotyczące jakby fantazji, jeśli chodzi o kolory. Jeśli mamy na przykład kolorzystą, wzorzastą sukienkę, to wtedy co robimy z makijażem? Co zrobić, żeby nie przesadzić? Tak, właśnie. Absolutnie sukienka nie może się kłócić, ponieważ makijaż jest częścią stroju. Więc wtedy, jeśli mamy wzorzastą sukienkę, dużo jakichś elementów, bądź kolorystycznie bardzo bogatą, no to już wybrać taki bardziej delikatny, jednolity makijaż. Jasne. W takim razie bardzo Pani dziękujemy za udzielone rady. I w tej chwili przeniesiemy się tutaj już obok na naszą kanapę do Pani, która jest gościnką salonu Big Beauty. Porozmawiamy z nią o ofercie, którą salon ma właśnie przygotowaną dla swoich klientów.